By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Słuchajcie, przychodzę do was z filmikiem zakupowym. Pokazuję wam opakowania. Opakowania są to perfumy, które ja ostatnio odkryłam. W sumie łącznie te pierwsze, to łącznie z Julką, ale najpierw to ja je odkryłam, potem Julce się strasznie spodobały. No i drugie to są też moje odkrycie 2000, w sumie 18, ale już tak naprawdę się skończył, więc 2019 roku. No coś fantastycznego. Nie, to 19, bo to z katalogu z Avonu. Kosztują od 35 do 20, tutaj jest akurat cena, dostałam w promocji 21 zł. To są perfumki takie bardzo oryginalne, orientalne, troszkę opium, troszkę jakieś takie fajne połączenie Dalekiego Wschodu. No super perfumki. Jak ktoś lubi właśnie takie sklepiki, pamięta takie sklepiki indyjskie, to były takie zwiewne sukiecki, zwiewne bluzki, coś takie trochę jak teraz boho się nazywa. No jak się przechodziło, to pachniało kadzidełkami, obok było znaczne, bo faktycznie jak się przechodziło, to wiadomo było, że to ten właśnie sklep. Te perfumy właśnie mniej więcej tak pachną i są bardzo super fajne i są długo wytrzymałe, no powiedzmy do 3 godzin, także naprawdę mega zapach. No i tu są te rozlewane 413. Na dole wam napiszę, jak się oryginalne nazywają. To są akurat Ferrero Mahora Femme. Wiadomo, dla kobiet 50. One różnie się kosztują. Akurat Federico Mahory kosztują 50 od 30 do 45 zł. Także no, rozbieżność jest maksymalna, jaka może być. Ale faktycznie są piękne, bardzo słodkie perfumy, naprawdę super słodycz tu jest i nuta słodkich jabłek, i nuta winogron, i arbus, i ananas. Także no naprawdę bardzo, bardzo słodkie perfumy i utrzymujące się, słuchajcie, jak się psikniecie, to za wami się unosi tak słodki, mega fajny, przyjemny zapach. Także polecam wam obydwa z czystym sumieniem, naprawdę moje odkrycie, przepraszam, moje odkrycie końcówki 2018 i początku 2019 roku. Także polecam wam naprawdę. Dzięki wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa.